Kochani, druga połowa meczu, gramy pierwszy swój prawdziwy cały mecz online Gutek FC Szabełki kontra Frondl Team, tak? Kochani, 10. liga, rozpoczęliśmy nasz pierwszy mecz, właściwie drugi, bo pierwszy zaczęliśmy, ale po 30 minutach koleżka stracił połączenie z internetem, dlatego my, przypominam, odpaliliśmy Golda. Gutek, kochani, bawi się w tym momencie w FIFA Ultimate Team. Rozpoczęliśmy od 10. ligi. Ja tutaj sobie leżę, kochani, za wiele wam nie będę komentował, bo jestem bardzo zmęczony. Kudełek leży koło mnie, kibicujemy Gutkowi, tak? Na razie Gutek prowadzi 1-0, przypominam, w tamtej części. Teraz, kochani, broni na razie wyniku, bo chłopaki strzelili gola, ale ten Sztegen zrobił robotę teraz. Słuchajcie, Koszta strzelił bramkę, ale ze spalonego w 45. minucie, dlatego Gutek cały czas prowadzi 1-0. Ale nie rozpraszamy go, bo to nasze pierwsze punkty. Ale znowu ten Sztegen. Pięknie. Słuchajcie, pytaliśmy w poprzednim odcinku, nie wiemy, czy komputer losowo dobiera, rozumiem, zawodników w tym... Ale losowo z 10. ligi. Z 10. ligi, no tak, tak. Poziom musi się zgadzać. Fajna piła. Przerzuć. Aj, za mocno troszkę, aleś przyładował. To Busquets. Przypominam, że Gutek gra składem BBWA. No, Kasiury, jak tam widzieliście, nie mamy za wiele, mamy 500 końców, może i nie. 400. Czy 400 końców. Natomiast no, odpaliliśmy Golda i będziemy ciułać te nasze pieniążki. Spróbujemy, kochani, coś tam troszkę wzmocnić ten nasz skład. Tato, ale ja w każdym ja razie. Tak? Ja po tym meczu zobaczę, czy mogę ten, czy mogę jakiś nazywam. W drafta zagrać, bo chyba mogę, bo jeden żeton był nie online, a teraz może być online. A zobaczymy, może w online pozwolą nam drafcika rozegrać. No byłoby fajnie, sprawdzimy w każdym razie. Natomiast widzowie nasi kochani, jest to taka seria troszkę noworoczna. Popatrzcie i szalak za długo! Jest! Brawo, Guteczku! 2-0. Świetnie! Przypominam, że my od 3 dni, kochani, jesteśmy na turniejach halowych. Przyszedł się Kudełek do mnie przytulić. Fajnie. Abrabat się obudził, aż dziwne. Abrabat drugą bramę strzela. Nie strzelał tak dużo bramę. Słuchajcie, no muszę wam powiedzieć, że... To jest racja, że z offline do online od razu się przychodzi tak. Tymi samymi składami. Także słuchajcie, no już wiemy na pewno, że tym samym składem, którym graliśmy offline, gramy online. Teraz przypominam dla was, widzowie, jedną rzecz. 14 dni jest wersja online. Dostaliśmy ją od FIFA na start. Ale mamy jeszcze kod 30-dniowy, miesięczny. I to jest tak. Także na ferie na pewno się pobawimy. Jak będziecie mieli ochotę, pogramy z wami online. Odpalimy kamerkę, troszkę się powygłupiamy. Na pewno takie odcinki się pojawią, kochani, na naszym kanale. Natomiast pamiętajcie, że inwestować w sprzęt do nagrywania FIFA nie będziemy. Dlatego, że my nagrywamy emocje, a nie FIFA. Tak? Dobry, w jego Koszta wygrywamy, mówi Kudełek. No wiesz, Kudełek, tutaj już gra żywy człowiek, czyli po drugiej stronie mamy tak, jakby siedział tutaj z boku Łuki, Fabik czy inny nasz koleżka, z którym już mecze rozgrywaliśmy. Tylko, że on siedzi pewnie kilkadziesiąt kilometrów od nas. Będziesz jutro, a może kilkaset, a może kilka tysięcy, jak gdzieś w Stanach Zjednoczonych. No taka jest siła internetu. Znowu też tego na przedpolu, ładnie. Aj, Guteczku, pamiętaj, z obrońcami na plecach, albo grasz przez tył, albo wybijasz do boku. Nie, nigdy nie próbujesz się... Nie, jak dwóch cię osacza, to nie. Czemu nie? Z jednym możesz próbować podjąć walkę. Natomiast, a czemu trener Mateusz tak mówi? Bo wy jesteście teraz w etapie wzrostu i wy macie tak robić, ale w dorosłej piłce nożnej tak się nie robi. Ja wiem. W dorosłej piłce nożnej, jak masz dwóch na plecach, to przegrywasz przez tył. Albo wybijasz do boku, jeżeli jest sytuacja podbramkowa. Bo próba obrócenia się kończy, skończona stratą często jest bramkową stratą. A widzisz, tato, czekaj, teraz chciałbym powiedzieć, jak Sąd strzelił bramę z piętki. Kto, kto? Przecież Sąd. Sąd, ale Sąd to zrobił. Patrzcie, 3-0. Nie, podałeś Schmeichelowi. Kochani, ma na bramce Schmeichela, fajnego zawodnika. Schmeichel to jest... A my też Sztegena, tak, ale Schmeichel to jest syn, kochani, utytułowanego. Zresztą on tutaj się legendą jest też, tak? Gutku? No, nie wiem, nie. Tego to ja nie wiem. Nie wiesz, czy Peter Schmeichel nie jest legendą? To był duński bramkarz, kochani, był, jest, natomiast już nieaktywny, ale robił nieprawdopodobną robotę, kochani. No, Schmeichel był Duńczykiem. Tak mi się wydaje, gdzieś tam ze Skandynawii, chyba Duńczykiem. Jak Duńczyk, to Laudrup też jest Duńczyk. Tak.
Natomiast Peter Schmeichel grał na Wyspach, nie? Na w angielskiej lidze. No i tam gra zresztą. I tam zresztą Schmeichel gra teraz u lidera angielskiej ligi, tak? Gdzie gra Gutku? W Leicesterze. W Leicester jest liderem, nie? Tak, Pudełeczku. Gdzie gra Anne Rabat? Anne Rabat gra, kochani, u Gutka. W Sewilli. U nas, Estry Szabełka. I w Sewilli na co dzień. Przeszedł, zdaje się, z Galatasaray, tak? Tak, w Turcji grał, no, w Galatasaray chyba grał. A przeszedł do Sewilli, czyli gra z Krychowiakiem. Co napisał? Graj w EA Sports FIFA 16 Wiśnia. Słuchajcie, Wiśnia to nasz kolega, który z nami tutaj pisze. A rozmawiałeś z Wiśnią przez mikrofon, czy tylko... Nie, bo on chyba nie ma mikrofonu. Aha. Ma, nie wiem. Powinien mieć, jak zrozumiał mnie z moim mikrofonem. I brama! O, ale Schmeichelowi kołnierz rzuciłeś, 3-0, kochani. Amrabat. 80, Amrabat, Amrabat hat-tricka ma. Słuchaj, to ty hat-tricka strzeliłeś teraz Oławie, nie? Tak? Gutek Oławie strzelił na Silesian Cup hat-tricka. Natomiast powiem wam szczerze, że smakował ten hat-trick bardzo, bo ostatnio Oławia nas, co on ucieka? Poddaje mecz chyba. No, ale to ty dostajesz już chyba teraz ten. Ale nie dostaję wygranego meczu. Dlaczego nie dostajesz? Dostałeś, on się poddał. Po tej bramce rozumiem, że chłopak miał już dosyć. No, nie wytrzymał ciśnienia, pewnie rzucił padem i pogryzł kable. Nie żartuję oczywiście. Pierwsze 3 punkty, gratulacje. Słuchajcie, kochani, trzymaj się chwilkę, nie odpalaj następnej gierki. Kochani moi widzowie, będziemy chcieli teraz nagrać dla was serię z FIFA. Czekaj, ja się odsunę troszeczkę. Da się chyba. FIFA Draft da się zagrać? Zaraz zobaczę. A nie, graj za 1500 monet. A, no nie mamy 1500 monet. 15 tysięcy. A nie mamy tyle? Ale jak nazbieramy, to zagramy, czy nie? To uzbieraj na drafta i zagramy. Awans do 7 ligi, kasa będzie i gramy. Znaczy, słuchaj, Guteczku, zaraz wybierzesz sobie kolejnego przeciwnika, albo w międzyczasie może już szukaj go, dobra? Szukaj sobie przeciwnika, ja widzowie z wami chwileczkę porozmawiam. Słuchajcie, w związku z tym, że naprawdę się dużo napracowaliśmy, obiecałem Gutkowi troszeczkę zabawy, kochani, związanej z FIFA. Szykujemy się mocno do Sylwestra. Odcinki nagrywałem, kochani, w tym, ale jest mi tak gorąco. Wybaczcie, już nie będę w tym dłużej. Kudełkowi dajmy. Powiedz teraz im dzień dobry. Dzień dobry. O, widzicie. Uważaj, nie połam mikrofonu Gutkowi. Kochani, szykujemy się na ostro do Sylwestra, mamy dla was troszeczkę strzałów, natomiast za wiele ich nie będzie, szanujemy zwierzaki, tu jest dużo zwierzyny, strzelimy, buśniemy, kochani, ale nie chcemy robić wojny w Kruszynie, nie chcemy tutaj za dużego hałasu, sami mamy dwa zwierzaki i bardzo ich szanujemy, pomóżcie też swoim zwierzakom ten trudny okres przetrwać, bo no niestety, tradycja jest tradycja i nie wyplewimy tego. My szanujemy wszystkie te akcje na Facebooku, żeby zamiast petard kupić karmę dla zwierząt, taniej to wychodzi i taka jest prawda. Natomiast, no kochani, jest taka tradycja i myślę, że nie uda jej się jakby w ten sposób przeciwstawić. Natomiast my z racji tego nie kupowaliśmy wielkich arsenałów, nie mamy petard na 2 godziny strzelania. Strzelimy dokładnie 2, 4, 6, 8 razy z tego co widzę, kochani, strzelimy 8 razy, złożymy wam życzenia noworoczne po północy, bo taka jest tradycja na kanale FC Szabełki. Muszę to zabrać, bo Kudełek tu skacze, zaraz połamie pada, zaraz połamie mikrofon, energia go roznosi, on wczoraj grał swój turniej. Co jeszcze chciałem rzec, kochani, z nami przez tą serię z FIFA wspaniała statuetka z Silesian Winter Cup, kochani, Gutek wypracował króla strzelców. Jako jakby takie przypieczętowanie całego sezonu 2015. Tak, oczywiście. Kudełek też, bo tu jest kudełkowa statuetka. On ją dostał jako odkrycie sezonu 2015. Także kochani, te dwie takie statuetki są tutaj z nami. I mówię wam, kochani, w nagrodę. 9-6. O proszę, to chyba będziesz miał teraz Niemca, widzę. Teraz chyba mamy Herzlich willkommen, meine Herren. Jetzt ist die 10. Spielenliga Bundes, nie Bundes. O, nie, tato, nie, no. Gada już, tak, bo opuścił mecz, wystraszył się. Wystraszył się? Słuchajcie, zobaczył Gutka skład hiszpański, mówi, składa broń. Nie, jeszcze nie zobaczył, zobaczył klub. A, zobaczył klub FC Szabełki. Słuchajcie, budzimy respekt, rozumiem, tak? Dawaj, szacun. Handicap FC Szabełki.
W każdym bądź razie, kochani, na pewno nieraz zagramy sobie jakieś zabawy online i tak dalej. Natomiast dajcie nam na to czas, będą ferie, będzie troszeczkę więcej czasu. My już teraz tego Golda będziemy raczej trzymać. Tym bardziej, że mamy jeszcze miesięczną kod na miesięcznego Golda z racji tego, że nasz Xbox był w reklamacji. Firma Microsoft elegancko się zachowała, dała nam miesięczny kod za darmo do tego Golda. Natomiast Gutek, tu widzę jakieś pasiaki. Skąd on jest? Nie będzie mi się miło, powiedz. Nie, weź inne stroje, weź nasze. Jak on chce taki, bądź se biały, pewnie. Natomiast, bo lepiej się nam to będzie oglądać, nie? Kochani, zapraszam do drugiego naszego meczu, to jest seria, będziecie mieli tej FIFA teraz sporo. Zapraszam.